Kosmos lecimy. Wyziony jest. Jest mój kochany, zaraz wyziony. No właśnie, te komentarze. Ja nie jestem na żadnej bani. Po prostu banie to ja mam z tego, co on tam wykrztusza z siebie, ten Jarek. Podejmując wszelkie próby, oczywiście jakieś skompromitowania mnie albo poniżenia. Tylko że teraz Jarek, Jareczku, Jarku, Jarusiu, Jarosławie. Jarku drogi. No chodź, Maruś, chodź. Chodź pogadaj z Jarkiem, tak. Jarku drogi, przecież ty nie jesteś w stanie zrobić mi przykusa żadnego. Maruś, tak. Maruś ci kładzie. Boże, w nocy czekolady jadłem. Dwie nawet zjadłem. Właśnie cukier mi spadł i zdenerwowałem się. Och, tak. I drogi Jarku, chciałem ci tylko powiedzieć, że Maruś ma totalnie cię w głębokim poważaniu. Tak, Mareczku? No, Marek nawet nie chce z tą gadać. Bo kot, który nie gada z psami, to po pierwsze, nie boi się psów. Maruś, Maruś, mój kochany, mordulku. Och, tak. Och, tak. Mareczek. Właśnie, na razie się zajmujemy Jarkiem, więc skupmy się na Jarku. Jarek taki pieprzy bzdury. Szanek mało który, to już mówiłem wcześniej, ma tych komentatorów swoich nasłanych, którzy nie wiedzą, kim on jest, ale wierzą mu bezgranicznie we wszystko. Na początku się nawet denerwowałem, jak on tam wrzucał jakieś te brednie o tej Monice Pietrasińskiej i tak dalej. Ale w sumie ktoś mi wysłał ten film. Obejrzałem jeden, no właśnie. Obejrzałem jeden z tych filmów. Później drugi, częściowo. Muszę powiedzieć, co tam na Messengeru, bo ja nie wchodzę na jego kanał. W ogóle z upadłem już. Cicho, Mareczku, Maruś, Marusia, Marusia. Upadłem już do końca. Bym zwariował. Był na spodzie, jakbym zaczął oglądać jego filmy, napędzając mu w ten sposób gospodarkę pod kątem oglądalności. Bo też wyświetleń. Maruś, cicho, Marusia maruje. Wyciszamy na razie hormonalnie, później będzie sterylizowana. Chociaż boję się, że już nie będzie taka, nie będzie się słuchała tak, że będzie biegać przy nodze, siadać, kłaść się na każde zawołanie. Że będzie innym kotkiem. No ale mam nadzieję, o, jeśli ktoś się na tym znaczy, kot po sterylizacji zachowuje się tak samo jak przed. Taki kot jak Marusia, który biega przy nodze, atakuje psy, jak mówi, siadaj, siedź, czekaj, i ona czeka, tak jakby rozumiała każde słowo, to wpłynie na jej dalszy rozwój. A ta sterylizacja cała. Jarka powinna się wysterylizować, może jakby mu się tam obcięło to i tamto, to by spokorniał. No, a na razie jeszcze mu tam buzują hormony. 46-letniemu facetowi, ale jak się śmialiśmy ostatnio ze znajomymi, że jest, no właśnie, że on jest taki, taki ambitny, czy jak jest bardzo ambitny i kreatywny. No nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym, śmialiśmy się ostatnio, że właśnie ta kreatywność spadła do minimum w naszych oczach. Poprzez to, że on wrzucił to ogłoszenie za 150 zł za godzinę. Tylko ciekawe, co to wyjdzie, z jakiego komputera, kto się logował i tak dalej. Przecież to wszystko wyjdzie, przecież odloty mają biuro swoje, tak? Za ogłoszenie, chociaż nie wiem, czy za ogłoszenie, no właśnie, nie, no, za ogłoszenie ktoś musiał pobrać jakąś opłatę, skoro jest to ogłoszenie, zostało dodane i tak dalej. Więc ID komputera, IP, i wszystkie inne namiary, wszystkie inne, czyli z jakiej karty zostały zrobione koszty, opłaty i tak dalej. Przecież tam są jakieś ślady. Więc Jarko, czy ty jesteś zdrowy? Czy zdrowy do końca nie jesteś? Takie gafy walisz. Jako geniusz
Jako geniusz. You are fucking genius. This is incredible. Dobra. Ja uciekam, dopijam kawkę, lecę do Grafa. Oczywiście nie do Janka, tylko ze sklepu do Van Grafa. Jarku, Jarku! Dzień dobry. Dzień dobry, Jareczku. Powodzenia, powodzenia. Powodzenia ci życzę, bo ci się przyda. Życzę ci, Jarku, powodzenia tobie i twojej grupie wsparcia. Grupie, tak zwanej grupie podwyższonego ryzyka, grupa wsparcia, czyli Jarka Fani. Już niebawem to się zmieni na pewno. No, zapewne przecież. Jak można. Zaraz się pewnie jeszcze parę osób odezwie w sprawie Jarka i już się mnóstwo osób odzywa. Przecież każdy, kto go poznał, to wie, kto to jest. No, pali Flora, dobrze. Pali, przecież nie obrażając mojego pieska Flory, Florka kochanego z czarnym noskiem. Tak, Maruś? No, jest i Maruś. To Jarek pali Frana. O, pali Frana, a najlepiej to pali kogo? Pindola pali. Czyli to pali chuja, no, jest kłamcą. Co mogę więcej powiedzieć? Maruś, spokój się. Dobra, uciekam. Zosia, wstawaj. Zosiu, kocham cię.